Siemka kochani, witam was w kolejnym vlogu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mam dzień nagrywania vloga, bo teraz przez ostatnie kilka dni, w sumie przez tydzień nie nagrywałam vloga stricte. Nagrywałam filmy na kanał Klatex, make-upowe, beauty, modowe, ale vloga dawno nie było i bardzo się za tym stęskniłam, także super, że dzisiaj się znowu widzimy, że dzisiaj możemy razem, wiecie, pobyć, spędzić razem trochę czasu. Ja teraz mam taki w sumie czas, że zrobiłam wszystko z pracy, co miałam zrobić. Jest przed godziną 19 i jakby odhaczyłam sobie większość rzeczy właśnie stricte z obowiązków związanych z pracą. Mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia w domu, czyli umyć podłogę w domu, wczoraj już nie zdążyłam, a miałam zrobić wczoraj, plus chcę poczytać sobie dzisiaj książkę. Jakiś czas temu Kacper polecił mi książkę, którą on czytał, powiedział, że jest super. Stwierdził, że powinnam ją przeczytać i jest to książka Nawyki warte miliony Briana Tracy'ego. Przeczytałam parę dziesiąt stron, można tak powiedzieć, kilkadziesiąt stron. Jestem chyba na stronie 60, powiedzmy. I mam takie coś, że na tej 60 stronie mniej więcej nie mogłam się już dalej przemóc. Przez kilka dni Kacper pytał się właśnie naprawdę, jak tę książka podoba ci się, jak ci idzie i tak dalej. A ja właśnie powiedziałam mu, że kurczę, jakoś tak ta książka tak nie do końca mi siedzi. O wiele rzeczy z tej książki już wiem. I jakby po prostu muszę z powrotem jakby nabrać tej motywacji, żeby sobie ją dokończyć. Więc dzisiaj mam plan właśnie przeczytać co najmniej 30 stron, żeby jakby, wiecie, znowu wejść w nawyk, bo naprawdę książka jest bardzo mądra i książka mówi wiele wartościowych rzeczy, pokazuje... Nie chcę wam spoilerować, ale tak w skrócie, pokazuje wiele ważnych spraw, wiele ważnych aspektów w życiu, których jakby nie zauważamy, że możemy tak troszkę zmienić jakiś właśnie nawyk i jakby stać się po prostu lepszym. W skrócie, więcej nie spoileruję, naprawdę jest spoko książka. Dokończę, dam wam znać, jak będziecie zainteresowani. Tymczasem biorę się za przygotowanie sobie podłogi do sprzątania, czyli włączę rumbę, w tym czasie pozbieram wszystkie kable, wszystkie dywaniki z podłogi, no i weźmiemy się za stricte już mycie podłogi mopem i wodą z płynem. Słuchajcie, przygotowałam sobie podłogę do odkurzenia, włączyłam rumbę, rumba zaczęła odkurzać, ja zaczęłam ogarniać, przygotowywać się do mycia podłogi, już sobie naszykowałam płyn, żeby wlać do miski i tak dalej, i nagle zadzwonił do mnie Kacper, przypomniał mi, że przecież my codziennie musimy pakować paczki, a już było przed 20, no i zawsze wjedziemy paczki od razu do paczkomatu, żeby jutro z samego rana kurier zabrał te paczki do osób, które zamówiły. I po prostu zadzwonił nagle, ja biegiem poleciałam do biura pakować, no i co, oczywiście nie umyłam podłogi znowu, wczoraj tak samo nie zdążyłam myć podłogi, bo czymś tam się zajęłam, dzisiaj znowu kolejny dzień, więc już jutro z samego rana umyję tą podłogę. No ale wracając z tego paczkomatu, stwierdziliśmy, że pojedziemy jeszcze na zakupy, bo pokończyły się produkty do jedzenia i Kacprowi się skończył papier w biurze i takie, wiecie, podstawowe rzeczy, więc musieliśmy jeszcze podjechać do sklepu. Całe szczęście trafiliśmy o takiej dobrej porze do Biedronki, że akurat jak ja weszłam na zakupy, to nie było w ogóle ludzi, a jak już wychodziłam po tam, nie wiem, 20 czy 30 minutach zakupów, to była kolejka na pół parkingu. Więc na idealną porę po prostu trafiłam, że nie było w ogóle ludzi. Także super, zrobiliśmy wszystkie zakupy, więc teraz sobie wszystko przygotuję, powkładam do lodówki, pokroję sobie chlebek z piekarni do zamrażalnika, bo mrozimy teraz chleb, po prostu sobie codziennie rano kilka kromek rozmrażamy, tak jest nam wygodniej, nie musimy wychodzić, mamy wszystko pod ręką, więc nie trzeba myśleć rano o tym, żeby jechać do piekarni po świeże pieczywko. Także no, jednak trochę moje plany się zaburzyły, no ale lecimy z tym vlogiem dalej. I słuchajcie, kupiłam też wiedrze zakupy do prania. Wcześniej chyba pokazywałam, w nowego miałam ten płyn Supreme jakiś, Romance, tutaj serii Romance. I jakby z tej samej kolekcji kupiłam teraz Attraction. Inny zapach trochę. Tamten jest taki bardziej różany, słodki, a ten jest taki bardziej świeży. Tak dla odmiany,
specjalnie wzięłam inny, zobaczymy. W ogóle te płyny nie są wcale takie drogie, bo kosztują 9 zł w Biedronce. Tutaj mamy 1200 ml, więc to chyba nie jest tak dużo. Wydaje mi się, że inne te płyny z tych innych firm, na przykład Coccolino i tak dalej, one kosztują około 2 dych za taką pojemność. A te naprawdę fajnie pachną, bo jakby wiem, że czasami płaci się wiadomo za to, że zapach utrzymuje się dłużej, ale to Coccolino pachnie fajnie, przez w sumie nawet całe pranie, po praniu i noszenie czuć ten zapach tych ubrań, taki ładny, świeży, ale w przypadku tych też naprawdę czuć ten zapach bardzo długo, więc spoko. Właśnie poukładałam nowe książki. Kacper zrobił ogromne zamówienie nowych książek, jak widzieliście. Naprawdę jest ich sporo, kurczę, jest ich tutaj 30 może. Jak tak patrzę tutaj na półkę obok siebie. A naprawdę sporo nowych książek. Część jest dla mnie, część jest dla Kacpra, część jest naszych wspólnych, takich, które mamy plan razem przeczytać. Ogólnie mamy bardzo dużo książek i pewnie część osób zapyta, czemu nie wypożyczacie książek? Przecież można wypożyczyć książkę zamiast kupować i kosztuje to o wiele mniej. Jasne, zgadza się. Ale akurat Kacper jest taką osobą, że lubi mieć jakby książki swoje, żeby później móc ewentualnie do jakiejś wrócić lub do jakiegoś fragmentu wrócić. Często na przykład przykleja sobie te karteczki samoprzylepne w niektórych miejscach, gdzie na przykład czytał o czymś ważnym i chciałby, powiedzmy, nie wiem, w jakiejś sytuacji, nie wiem, w pracy czy w życiowej sytuacji wrócić sobie do tamtego momentu, bo był dla niego istotny, więc zawsze lubi mieć te książki jakby swoje pod ręką. Powtórzę się, żeby w razie w jakiejś tam chwili, kiedy będzie potrzebował do czegoś wrócić, móc po prostu od ręki wyciągnąć, wziąć, przeczytać, a nie iść z powrotem do biblioteki, szukać z tej strony, wiecie, czasami czekać w ogóle na książkę, bo może być wypożyczona. No faktycznie jest to prostsze, a tak razem doszliśmy do wniosku, że jakby na książki, na rozwój, na naukę nie ma co oszczędzać. Jeśli lubisz czytać, jeśli lubisz się rozwijać, to odłóż sobie kasę na to, bo na to zawsze warto, wiecie, jakby odkładać i zawsze w to warto wkładać jakieś pieniądze. Zobaczcie, tutaj również mamy półkę z książkami. To są chyba Kacper nieprzeczytane książki jeszcze, które planuję w najbliższym czasie przeczytać. Tutaj ma chyba przeczytane książki, tak mi się wydaje. Tam ma jeszcze jakieś książki. No Kacper czytał zdecydowanie więcej książek niż ja. Ja też się staram czytać i wiecie, jakby rozwijać się. Ale Kacper jest zdecydowanie większym molem książkowym, więc on naprawdę ma tego sporo. To w ogóle nie są chyba jeszcze jego wszystkie książki. On też część książek ma, wydaje mi się, że w biurze. Pewnie jakieś tam się znajdą w mieszkaniu, w którym mieszkał wcześniej, więc no sporo tego ma, naprawdę. Sporo tego ma. I czasami go tak nachodzi, że naprawdę czyta bardzo dużo w ciągu tygodnia czy miesiąca. Czasami robi sobie przerwy, ale faktycznie lubi czytać jakieś takie właśnie, zwłaszcza biznesowe książki. No słuchajcie, mamy godzinkę 23:23 dokładnie, także jest już dość późno. Ściągam okulary, odklejam rzęsy, no i co? Zmywam makijaż, idę się umyć i lecę spać. Ale oczywiście my robimy vloga z 2 dni, więc ja teraz pójdę spać, aby za chwilkę zobaczycie mój nowy dzień. No ale okej. Zawsze pytacie mnie o to, co z noskami, czy mam jakiś sposób na te noski po okularach. Nie mam sposobu. Choćbym użyła najtrwalszego podkładu, najlepszego pudru utrwalającego, te noski i tak będą się pojawiały po dłuższym nożeniu okularów korekcyjnych. Zwłaszcza takich plastikowych, gdzie jakby noski mają stricte nie takie gumowe, malutkie, tylko te plastikowe, no to zawsze się to odbije, mi się często w ogóle odbije jeszcze tutaj, bo czasami niektóre szkoły dotykają mi tutaj, jak mam takie duże, także no to jest nieuniknione. Hejka kochani, ja już wstałam, witam was w kolejny dzień, mamy godzinkę 7:49, w ogóle zmieniła mi się tapeta,
powinnam mieć tapetę Wowko, ale gdzieś po prostu usunęłam chyba tapetę Wowko z telefonu i zmieniłam się na poprzednią, którą miałam. Ale mamy tak dziś piękny, słoneczny dzień. Ja sama się obudziłam przez słońce, bo nie zsunęliśmy sobie rolet w sypialni i obudziłam się o 6.30 i od 6.30 już po prostu nie spałam, bo jest tak piękna pogoda, jest tak cieplutko. No aż chciało się wstać. Kacper, słuchajcie, jeszcze śpi, jest za 10.08. Dziwne, ostatnio wstawał dużo wcześniej. Nie chciał się w ogóle obudzić dzisiaj. Mam nadzieję, że zaraz wstanie, bo w sumie na 9.00 leci działać do pracy, więc żeby miał czas się ogarnąć. No ale ja biorę się teraz za śniadanko. Wzięłam się za ćwiczenia. Poćwiczyłam sobie chwilę pilates. To drugi czy trzeci raz w sumie miałam okazję poćwiczyć sobie tak serio, stricte z treningiem jakimś pilatesowym, ale wcześniej w sumie trafiałam na takie osoby, które nie do końca podobały mi się te treningi. Wiecie co chodzi, tak jakby nie czułam tej dobrej energii. Teraz właśnie widziałam kiedyś u Oli Żelazowskiej, że mówiła, że jakaś pani nazywa się Ola Żelazo i właśnie ja pokazuję na YouTubie ćwiczenia i tak dalej. I jakoś tak mi to wpadło w głowę, że stwierdziłam, że okej, włączę, zobaczę. Odpaliłam sobie świeczki, wyciągnęłam sobie matę do ćwiczeń i włączyłam sobie trening dla początkujących pilatesu. I powiem wam, że jestem na maksa zadowolona. Po pierwsze teraz po treningu o wiele lepiej się czuję, mam jeszcze więcej energii, taki wiecie, fajny vibe do przeżycia całego dnia. A druga sprawa, to powiem wam, to nie jest takie łatwe. Wszyscy mówią, a pilates, na początek fajnie pilates, pilates to jest głównie rozciąganie, niewielki wysiłek fizyczny, że super dla kręgosłupa, ogólnie no nie, dla ciała i tak dalej, dla sylwetki. No i mówię, dobra, włączę i włączyłam, okej, większość byłam w stanie robić, ale słuchajcie, to nie jest wcale takie łatwe, na przykład pozycja kołyski, dla mnie masakra, nie byłam w stanie w ogóle się tak jakby bujać na tym kręgosłupie zaokrąglonym, ale super, na pewno to powtórzę, jestem pewna. Ach, i co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałabym bardzo, ale to bardzo uniknąć czytania niemiłych komentarzy odnośnie tego, że na tej przewidce krótkiej, bo krótkiej, ale trochę było widać, było pokazane, że nie ćwiczyłam w 100% dobrze. Jeśli chcecie zwrócić mi na coś uwagę na zasadzie, Klaudia, tutaj źle trzymałaś nogę, albo tutaj musisz podnieść kolano wyżej, albo Klaudia, tutaj musisz tak i tak i tak stanąć, okej, ale jeśli będą komentarze w stylu źle to robisz, beznadziejnie, beznadziejnie, nie bądźcie tacy, please, bo jeśli będziecie komuś tak pisać, komuś, kto na przykład ma ciut słabsze poczucie swojej wartości, jest taki, że łatwo się załamuje po jakichś tam słowach krytyki, to komuś po prostu mega zniszczycie tą chęć do zrobienia czegoś dobrego dla swojego organizmu. Każdy od czegoś zaczyna, ja na pewno robię coś źle podczas tych ćwiczeń, na pewno nie robię tego tak jak dziewczyna, która prowadzi to na filmie, ale o to chodzi, że będę sobie ten filmik puszczać do momentu, aż nie nauczę się wykonywać tych ćwiczeń poprawnie. Będę po prostu codziennie sobie robić ten sam trening, chyba że mi się już bardzo znudzi, jeśli będę to robić przez 2 tygodnie ciągle i dalej nie będę mogła osiągnąć wprawy, to może zmienię sobie na inny trening i poćwiczę z czymś innym. Ale po prostu, jak macie jakąś uwagę, oczywiście napiszcie, jak najbardziej jestem chętna, żeby ktoś mi chciał pomóc, coś doradzić, ale doradzając, a nie krytykując, wiecie o co chodzi. Po prostu wystarczy ubrać to w inne słowa i osoba, która stara się zacząć ćwiczyć, która stara się coś ze sobą zrobić, poruszać się, powinna odebrać to dobrze, w pozytywny sposób, wy na pewno wiecie jak napisać to tak, żeby ktoś odebrał coś miło, więc tyle. Ja chwilę odpocznę. Chcę teraz sobie poczytać jeszcze książkę, o której wam wczoraj mówiłam. Wczoraj troszkę przeczytałam, ale bardzo mało. To nie było te 30 stron, chyba sobie wyznaczyłam 30 stron. Na wczoraj to nie było to, więc teraz chillując chwilę, odpoczywając, stabilizując oddech, po ćwiczonkach sobie poczytam. Później mam trochę pracy, ale ogólnie mam dzisiaj bardzo przyjemny dzień. I powtórzę się raz jeszcze, chcę codziennie wykonywać te ćwiczenia, bo naprawdę trochę się poruszałam, bo ile trwał ten trening? Niecałe 20 minut, a od razu inaczej, pozytywniej się czuję. Chillowanie przerwał mi pan kurier mój i co przyniósł? Instaxa. Pokaż.
A gdzie on? No nie widzisz? Nie możesz tego przesunąć? Zobaczcie. Nie wiem jeszcze w ogóle jak to... Tu są baterie jakoś. Nie, bo to w parce jeszcze mamy. Kacper uwielbia unboxingi, więc pokażę wam wszystko bardzo dokładnie. Dokładnie. Wkładamy baterię. Jedną baterię tu wkładamy. Drugą baterię wkładamy... Zwykłe takie? Tu? No takie. No i pokażę pakowanie jeszcze jakie jest. Które? A, jeszcze z case'em zamówiliśmy. Taki różowy, żeby ci się podobał. O, tosty. No, super. Takie coś. I powiedz, ile kosztowały wkłady. A, znaczy, wkłady były droższe niż to, wkłady nam jeszcze nie przyszły. To kosztowało niecałe 300 zł, a 100 wkładów kosztowało ile? No prawie 300. 100 wkładów, prawie 300 zł, a to niecałe 300. Albo nie ponad 300, jakby 100 wkładów jest droższe, no ale to właśnie o to chodzi, żeby rzadko robić te zdjęcia, nie? Tak według mnie. Że to już ma być tylko takie... To są wkłady, nie? No, jeszcze nie wiem, jak się to wkłada. Będziemy sobie testować. Mam nadzieję, że niedługo skończy się ta sytuacja i będziemy mogli nic trochę pojeździć. Zaraz testujemy tutaj. Czekaj. No dobra, no ale chodzi mi o to, że wiesz, na jakichś wyjazdach czy coś. No. Mam nadzieję, że fokus działa. Jak widać, nastąpiły małe zmiany, ale jest jeszcze jedna zajebista rzecz, pokażę wam. Aj, muszę tylko wyciągnąć. O, Klaudia. Ja tu jestem vlogerem z karty. Ej, w drugą stronę. Patrzcie. Tu wychodzi piąty listek naszej monstery. Klaudia, cieszysz się? Piątego listka naszej monstery. Puściłeś po sobie wodę i zostawiłeś po sobie ręcznik. A, Klaudia, już tak nie możesz takich rzeczy przy wszystkich mówić. No. Tak, wasi rodzice też tak zawsze mówili, bo moi chyba mówili, że nie wszyscy muszą wiedzieć. Coś było, nie, jak coś tam, nie wiem, kiedyś jak, nie, jakoś mi się tak wydaje. Nie wiem. Dobra, my kasier wychodzimy, a ja miałam wam jeszcze pokazać moje soczewki, więc zrobimy to teraz i to będzie już koniec vloga, bo jest na maksa długi. My dzisiaj będziemy nagrywać kolejnego. Tak? Tak. Aha, no dobra, bo ja dzisiaj będziemy nagrywać kolejnego, ale ten już jest serio mega długi, także pokażę wam soczewki, no i się pożegnamy. Porobiłem screeny, mam screeny ciekawych pytań, które były pod vlogami, bo Klaudia na to po jakimś czasie chyba uwagi nie zwraca. To w następnym vlogu też wam poodpowiadamy. I napiszcie teraz, czy spoko, czy nie spoko. Wąsiur? No. Pa! Nara. Korzystając, że jeszcze jestem chwilę w domu, pokażę wam, jak wygląda Klaudii praca. Tak? To moja praca. No. Nie moja praca, to jest moja dobra wola, że robię jedzenie. Dobra wola, no dobra. Ty podobno byłeś, miałeś już do gotowania. No i gotowałem. Kto oglądał vlogmasy, to wie. I gotowałem. Patrzcie, jak nam tuje rosną. Co do Instaxa, to powiesiliśmy go sobie tutaj. I mamy tutaj też pierwszą fotkę. No. A ty, Klaudia, co ciekawego powiesz? No ja przygotowuję obiadek, także... Ty leć do pracy, ja robię jedzenie, wrócisz, to będzie gotowe. I to są właśnie, słuchajcie, te soczewki są całkiem spoko. Ja na co dzień nie lubię chodzić tak stricte w soczewkach, bo są, wiecie, jakby jednak trochę męczące, powieka się wysusza, ale to są jedne z najwygodniejszych soczewek, jakie ja dotychczas miałam. Także jak ktoś jest zainteresowany, to są takie, to są miesięczne i do kupienia są w Super Samie. Nie, serio, jakie Super Samie. W Super Farmie. Nie zapomniło mi się, bo zawsze mi się myli ten sklep. Super Sam. No, Super Farmem. Okay. Także słuchajcie, my już lecimy. Dzięki wam bardzo za vloga i widzimy się oczywiście w kolejnym. Pa!